Cześć! Witajcie na Felicjadzie. Nawet nie uwierzycie, jak długo mnie nie było i ile czasu mi zajęło, żeby tu się z wami pojawić. Pojawić się z recenzją, z nowym filmem i z nową energią tak naprawdę do tworzenia. Przyznam, że miałam bardzo duże problemy, długo mi nie wychodziło, ale dzisiaj zapraszam na recenzję, która miała się ukazać jeszcze w zeszłym roku, na przełomie takiej początku jesieni, ale mówiłam, miałam trochę problemów i zdrowotnych, takich prywatnych. No nie było mi łatwo, ale myślę, że jest lepiej. W każdym razie wracam z nową energią, z nowymi pomysłami i wierzę, że będziecie mnie oglądać i będziecie tu zaglądać oczywiście dalej, mimo wszystko. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję powieści fantastycznej. To jest pierwszy tom dylogii, czyli ogólnie dwa tomy, tak, dylogia to są dwa tomy. To jest pierwszy tom i to jest Hasta, Mante naznaczeni. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widać tytuł, bo okładka jest mocno błyszcząca, jak widać, ale jest przepiękna, bo jest czarna, oznaczona jest jeszcze tutaj mamy o taki symbol, to jest autorstwa Patrycji Świeczkowskiej. I organizowałam konkurs na swojej stronie na Facebooku, w którym była do zdobycia ta książka, ale oczywiście jej recenzji nie dodałam, także nadrabiam. I jest to powieść fantastyczna, w której dwójka bohaterów, rodzeństwo Amara i Adrian ze naszego współczesnego świata trafiają do świata właśnie Hasta Mante, gdzie mamy pięć krajów. W pewnym sensie, mogę Wam pokazać, mapka wygląda o tak. To też jest jeden z dużych atutów w ogóle powieści, bo ma mapkę. I jest Soenna, Redmor, Tritia, Mercia i Anneos. I jest oczywiście środek, bo właśnie w takim okręgu jest ten świat i te kraje i mają one środek, który jest bardzo istotny w całej historii. Ja Wam tego zdradzać już wszystkiego nie będę. Każdego jakby kraju jest inny patron. Jest Wielka Dafira, Wielki Metan, Wielka Elekte, Zetnar i Wielka Jaea. Czyli mam nadzieję, że to w taki sposób się wymawia. Nie jestem stuprocentowo pewna, więc wybaczcie. I dwójka tak naprawdę studentów przyjeżdża do babci na kilka dni i w dziwnych splotach okoliczności trafia do niezwykłego, niesamowitego świata i stają się naznaczonymi. Naznaczonymi, czyli takimi osobami, do których bogowie właśnie, czyli ta Dafira, czy Elekte, czy Zafir, przemawiają i dają im, czy wielki Metan, nie Zafir, tylko Metan, Dafira, Elekte, Zetnar i Jaea. Oni przemawiają do tych swoich wybrańców i dają im pewnego rodzaju moce. Każdy ma inne. Jedne są bardziej telekinetyczne, inne tam związane z ciemnością, tak jak właśnie u Zafiry. Mają z ogniem, z telepatią i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę właśnie jak trafia ta dwójka do tego świata, to my poznajemy razem z nimi to wszystko i razem z nimi podróżujemy. Ponieważ oni się dowiadują, że muszą pójść do środka, czyli to, co Wam pokazywałam. I przekazać jakby część mocy, żeby ta Hasta Mante nie zniknęła, jakby była widoczna, była jakby świat nie zginął. Ale oczywiście mają
różne przygody, ponieważ był jeszcze Sethe, który był też takim innym bogiem, powiedzmy, i on bardzo był źle traktowany, no bo to jest jakby ważne, dlatego o tym wam mówię. I jakby chce się zemścić i też ma takiego swojego naznaczonego. Więc i Amara, i Adrian, nie dość, że trafiają w zupełnie inne miejsca, każdy gdzie indziej, zostają rozdzieleni i muszą sobie w tym nowym świecie, w nowych okolicznościach, zupełnie, całkowicie muszą po prostu sobie poradzić. No i jak sobie radzą, to tego się można dowiedzieć już stąd. Ale przyznam, że od pierwszych stron naprawdę historia zaciekawia, wciąga. Nie można się od niej oderwać. Jest ten świat bardzo, bardzo rozbudowany. To widać, że autorka bardzo się napracowała, ponieważ to zostało wydane przez samą autorkę, czyli self-publishingowo. Nie ma... ta książka jakby nie jest z wydawnictwem, ale nic w tym złego, ponieważ jest naprawdę bardzo dobrze napisana i miała i porządną korektę, i porządną redakcję, to widać w trakcie czytania. Język jest dosyć prosty, dla mnie samej może trochę za prosty. Ja lubię, jak trochę ten mózg trzeba wysilić w trakcie lektury, ale mimo wszystko to nie przeszkadza zupełnie. I właśnie, jak powiedziałam, ten świat jest bardzo rozbudowany, bo i ci naznaczeni, ich moce, i mają też służebnych swoich, jak działa sam ten świat, skąd się wzięły te bóstwa, powstanie, wszystko, ta cała geneza jest bardzo ciekawa i super, że my poznajemy to wszystko w trakcie lektury właśnie razem z naszymi bohaterami. I też opowiedziane jest to w taki dobry sposób, albo poprzez jakieś przypowieści, czy poprzez rozmowy bohaterów, czy poprzez czytanie jakichś podań. I za to jest ode mnie ogromny, ogromny plus. Ja bardzo lubię, kiedy światy są takie przygotowane, kiedy autorzy, pisarze, kiedy tworzą coś swojego, nowego, to dopracowują w wielu szczegółach i jest to oczywiście też, jak to jest też wyczuwalne w tym, co oni piszą i jak to tworzą. I za świat ja daję 8 punktów na 10, bo i magia, i cała historia, i w ogóle ten świat jest bardzo przyjemny i sposób pokazania go czytelnikom jest też bardzo ciekawy i taki przystępny. Więc za to ode mnie jest tyle punktów. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to również jest... sama historia właśnie jest bardzo wciągająca. Dzięki temu, że jest mapa, to też nie pogubimy się i możemy razem z bohaterami właśnie wędrować i poznawać miejsca. I poznajemy ich historię, i poznajemy taką geografię, i zwyczaje. I przy okazji nie możemy się nudzić, bo tu się nie da nudzić. Tutaj cały czas coś się dzieje. I sposób, jaki ta dwójka nastolatków, bo to tak naprawdę to są młodzi, początku zaczynający studia, dopiero mają zacząć, jeszcze nie są studentami, ale taki nastolatkowie, którzy są po prostu młodzi i pokazywanie świata jeszcze z ich perspektywy jest dobre właśnie też dla nastolatków, więc bardzo to wszystko pasuje. I no nie da się oderwać od historii, od książki. Ja czytałam z ogromnym zaciekawieniem i myślę, że jeszcze do tego sobie chętnie wrócę. To jest bardziej dla takiej starszej młodzieży, bo tu nie ma wątków romantycznych, ale
bywa czasem trochę brutalnie, więc może nie radzę uważać, ale nie jest to też takie wszystko ładne, delikatne czy całkowicie pruderyjne. Jest takie normalne, takie jak trzeba. Jeśli chodzi właśnie o całą fabułę, to daje 7 punktów na 10, bo właśnie naprawdę podobało mi się. Klimat to tak jak przy tworzeniu świata, no to jest wyczuwalne naprawdę z każdej strony, bo też w tym świecie są różne języki, są ci bogowie, są te systemy magii, różne żywioły, mapa, która pomaga w orientacji i to jest przygotowane naprawdę pięknie i my możemy poczuć się, jakbyśmy byli tam na miejscu. Więc pod tym względem jest super, natomiast brakowało mi troszeczkę takiego rozróżnienia, że Amara i Adrian pochodzą z tego innego świata, że pochodzą z Ziemi, bo to tam, no, jakby jest to dla tych z Hastamante bardzo ważne. I oni wiedzą, że jest Ziemia i stamtąd pochodzą ludzie, że ten czas płynie też tam inaczej. Ich babcia, tych bliźniaków, bo to są w ogóle bliźnięta, więc babcia bliźniąt też ma dosyć istotne znaczenie i dla historii Hastamante i w ogóle też dla jakby dla tego planety, tak, planety, kraju, nie wiem jak to, planety, świata, dla tego świata. Ale te więcej Wam szczegółów nie powiem, no bo nie mogę zdradzić. I brakowało mi tylko troszkę właśnie językowo, żeby pokazać takie rozróżnienie, że Amara i Adrian pochodzą właśnie z Ziemi, więc mówią troszkę tym innym językiem, takim bardziej współczesnym, powiedzmy, więc mają też takie niektóre sformułowania. Czasami to jest. Nie twierdzę, że w ogóle tego nie ma. Było tego dla mnie może troszkę za mało po prostu. Tak samo w tym innym świecie, w tym Hastamante, miałam trochę problem z imionami. W sensie nie twierdzę, że są złe, tylko właśnie, jeżeli jest ta Amara, jest Sete, jest jakiś Ralf i tak dalej, to czemu jest Anusia? I właśnie Anusia, nawet nie Anna, tylko Anusia, jako służebna potem Amary i Marek. To tak troszeczkę zgrzytało, ale ogólnie w trakcie lektury nie przeszkadzało. Ja po prostu miałam z tym lekki problem. I właśnie z tym rozróżnieniem, że rzeczywiście oni trafiają do takiego zupełnie innego świata. Bo oprócz magii, oprócz tych żywiołów i bóstw innego wyglądu, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tak, to jest. Ale pod względem właśnie trochę takim językowym, w stylu, że oni mówią troszkę w inny sposób. Czy właśnie jeżeli są te inne imiona, no to czemu nagle się pojawia ta Anusia? No, nie wiem. Może taki był zamysł autorki. Po prostu dla mnie trochę to było dziwne. Ale okej. Nie jest jakby duży problem. Więc jeśli chodzi o klimat, również 7 punktów na 10. I od razu przejdę do bohaterów, bo Amara i Adrian są młodzi. Muszą się uczyć, radzić sobie w zupełnie innych warunkach, w innym świecie, o czym już mówiłam parokrotnie. Okazuje się, że nagle mają jakieś wielkie moce i są rozdzieleni. Nie są z tym rodzeństwem, nie wiedzą, co się dzieje. Adrian też nie ma łatwego początku, Amara ma troszeczkę łatwiej niż on. Jakby trafia do miejsca, gdzie jest potraktowana znacznie lepiej, a no, chłopak ma bardzo, bardzo nieciekawie. Nie będę Wam mówić, ale rzeczywiście to mną trochę tak ruszyło. I to, że on
jest w stanie się wziąć w garść i mówi, nie dam się i dobrze, pomogę wam i zrobię coś dla was, ale pamiętajcie, moja siostra jest dla mnie bardzo ważna. I tu, bo on wcześniej też był pokazywany, że jest właśnie takim nastolatkiem, jeszcze dzieckiem, a tu musi podejmować bardzo ważne decyzje. Jest taką osobą bardzo istotną i przyznam, że naprawdę to mi się podobało. I sposób w ogóle, w jaki oni są pokazywani, jak oni dorastają. To też jest fajne, że da się ich polubić, bo niektórzy służebni, jak Anusia, jak Ralf od Marka, w ogóle Marek i Celest, którzy są innymi naznaczonymi z innych miejsc, też są bardzo fajnie opisywani, czy od Schetego, jak jest Michelle, jej kuzyn Martin, i Rivian, i Ryan, to są postacie, które tam nie ma, nie jest też tak, że są jednoznacznie źli, bo mają jakieś swoje powody, na czymś im zależy i też sposób właśnie ich opisywania. Są nawet wątki, powiedzmy, lekko romantyczne, ale mnie się podoba sposób wyważenia tego wszystkiego. Nie chcę wam opowiadać wszystkiego, bo za dużo zdradzę i nie będziecie mieć tej takiej przyjemności z lektury. Ogólnie bohaterowie są bardzo charakterni i charakterystyczni i każdy trochę ma coś swojego za uszami, bo i sam Adrian, i Amara, ona jest taka bardzo też lękliwa. Nie brakuje jej też takiej odwagi do robienia różnych rzeczy i też musi właśnie się pewnych rzeczy nauczyć. Więc jeśli chodzi o bohaterów i w ogóle stworzenie ich i takie opisanie, bo niektórych można polubić, niektórych się nie cierpi i niektórych ma się ochotę kopnąć nie powiem gdzie. No przynajmniej ja tak miałam. Szczególnie w przypadku tam Ryana, to gościa miałam ochotę po prostu kopnąć w kosmos. Okropny jest, ale też właśnie nie jest opisany tak od początku, że jest okropny, tylko dopiero z czasem my się o tym dowiadujemy i to w jaki sposób. No jest dobrze, dobrze. Więc jeśli chodzi o bohaterów, jak już powiedziałam, 7 punktów na 10 i no naprawdę książka bardzo mi się podobała. Jest niesamowicie stworzony świat, bardzo rozbudowany, ciekawi bohaterowie, w ogóle bardzo, bardzo wciągająca historia, która po prostu porywa i nie możemy się oderwać. Dobry, prosty język, mógłby być troszeczkę bardziej rozbudowany, ale okej, no. Nie czepiam się. To po prostu takie moje wrażenie. Jeśli chodzi o przyjemność czytania, to 8 punktów na 10, bo ja tę historię bardzo polubiłam. Czekam, koniecznie czekam na drugi tom i mam nadzieję, że niedługo będzie, bo jestem ciekawa, jak to wszystko się skończy i mam nadzieję, że będę mogła wam o kontynuacji wszystko opowiedzieć i też, że będziecie mieli ode mnie potem drugi tom do zdobycia, bo uważam, że naprawdę warto. To jest dla starszej młodzieży, więc może nie każdy dorosły by ją odpowiednio przyjął, ale na pewno znajdzie swoich zwolenników. Jest przyjemna ta historia, ma swoje smutne momenty, wyrywa łzy z oczu i no nie da się jakby czytać tego z taką całkowitą obojętnością, przynajmniej dla mnie. I ja bardzo, bardzo lubię, polecam, naprawdę, szczerze, dobitnie polecam, bo końcowa ocena to jest takie 7,4 na 10, coś takiego, więc to jest takie solidna siódemka, takie nawet może trochę więcej by było. Bo książka jest bardzo dobra,
pewne rzeczy można by troszkę dopracować, szczególnie takie pod względem językowym, takim warsztatowym, bym powiedziała. O. Ale ja jestem bardzo zadowolona i uważam, że znajdzie swoich zwolenników i osoby, którym ta historia się spodoba, tak jak mnie. I Wam bardzo polecam. Zostawię Wam linki, gdzie książkę będzie można kupić i dane oczywiście do samej autorki, ona publikuje jako zeszyty Maryny, ale Patrycja jest przymiłą, przesympatyczną osobą, na pewno odpowie Wam też na jakieś pytania, a ja czekam na drugi tom. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że ta moja recenzja nie była zbyt nieskładna i chaotyczna. Jeżeli taka była, to bardzo, bardzo Was przepraszam, ale dawno nie nagrywałam nic i miałam długą przerwę i troszkę zardzewiałam, ale się poprawię, obiecuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia niedługo z nową recenzją. Pa, pa.